Witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj jest Sylwester. Nagrywam dla Was dzisiaj filmik, który już był przygotowany częściowo wcześniej. Dwa dni wcześniej i wczoraj. Jest to Zabieram Was do Lumpeksu w Zakopanem, połączone z takim krótkim vlogiem, przebitkami z Zakopanego. I oczywiście na końcu złożę Wam też życzenia noworoczne. Kochani, zapraszam na ciąg dalszy, będą super rzeczy, będą zupełnie nowe miejsca. Idziemy dalej. No i oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, koniecznie przyciśnijcie sobie powiadomienie, bo będzie dużo filmików i mam nadzieję, że ten kanał będzie się nadal rozwijał. Kochani, oczywiście też proszę Was o polubienia. Kochani, oczywiście przypominam Wam o mojej kolędzie, która dla tych, co jeszcze nie wiedzą, jest na kanale, wstawiona w Wigilię. Podlinkuję Wam ją na końcu. I oczywiście też bardzo serdecznie Was zapraszam na moją piosenkę, bo dzisiaj, kiedy to oglądacie w Nowy Rok, przypada dokładnie 2 lata, kiedy moja piosenka Aria Over the Distance jest na kanale. Przyjęta była bardzo ciepło, także znowu zapraszam Was po raz kolejny na tą piosenkę, żeby sobie ją przypomnieć, a dla tych, co nie znają, żeby ją poznać. Oczywiście też możecie ją udostępniać, będę bardzo wdzięczna. Byliśmy w Zakopanem, był to super wyjazd, zaplanowany od bardzo, bardzo dawna, bo naprawdę my tutaj ciężko pracujemy, więc potrzebne nam czasem takie oderwanie się, ponieważ w dużym stopniu pracujemy w domu, to będąc tu nieczęsto nam się zdarza tak naprawdę zrelaksować, bo może to wyglądać tak rozrywkowo na kanale, jak to oglądacie, ale uwierzcie mi, że jest to bardzo dużo pracy. Ja w zasadzie pracuję całymi dniami, od rana do wieczora, nieraz też w weekendy, więc po prostu uważam, że należał nam się ten wyjazd i kochani, zobaczcie tam przebitki z samego wyjazdu oraz już od razu Was zapraszam na przebitki z second handu w Zakopanem, do którego specjalnie dla Was pojechałam, żeby zrobić ten filmik, żeby Wam pokazać coś nowego. No i oczywiście zrobiłam zakupy, więc od razu po tej całej relacji będzie mierzymy oraz haul z siaty. Praktycznie z siaty, bo to jest tylko co wyciągnięte z wczoraj z powrotu z Zakopanego. Zapraszam. Hejka kochani, witam się z Wami w czwartkowy poranek przed Sylwestrem, jest 2 dni, jedziemy sobie na wycieczkę do Zakopanego, oczywiście pochodzić, pozwiedzać, nie za bardzo mogę z tą nogą po górach chodzić, więc bardziej taki wypad rekreacyjny. Jutro jedziemy sobie na Termy Chochołowskie, będzie fajnie, ja uwielbiam wodę w ogóle, więc dla mnie to jest raj. I moi drodzy, pokażę Wam, jeśli uda się coś znaleźć, jakieś lumpeksy w Zakopanem. Oby się udało. Także trzymajcie kciuki, żeby było coś czynne, żeby było coś fajnego do nakręcenia. Także do zobaczenia już w Zakopanem. Pokażę Wam jakieś przebitki widoczków. Hej kochani! Pozdrowienia z Gubołówki. Patrzcie, jaka piękna pogoda, cudownie jest po prostu. Niedługo będzie zachód słońca w dodatku. Szczęśliwego Nowego Roku! Wszystkiego dobrego! Jak nie? Krupówki! Oczywiście muszą być! Nie moje ulubione miejsce, ale jednak obowiązkowy punkt programu jest Morskie Oko. Tu chodziłam z babcią na lody i takie różne rzeczy, ale zamknięte już. Morskie Oko zostało chyba tylko napis, bo tu już są sklepy, nie ma kawiarni. Fashion Street. Idziemy do Fashion Street. Oczywiście nie zamierzamy robić zakupów, ale patrzcie, Fashion Street Zakopanej. O, jest Bachleda, grupa inwestycyjna.
sale w Lasockim, CCC. Czego tu nie ma? No cóż, jest z krainy deszczowców. Szpieg z krainy deszczowców. Jest. O, widzisz? My też w sklepie takiego mamy. Może nie do końca takiego, ale też fajnego. To jest najlepsze? Hello! Kochani, to jest sklep Wilpa, gdzie mają takie designerskie ciuchy. Versace, Giorgio, Max Mara, Patricia Pepe. No i znalazłam przed chwilą sweterki podobne, które znajduję w tych samych firm w Lumpeksach po kilkadziesiąt złotych. Na przykład tutaj macie custom made sweterek za jakieś 400 euro. Jeszcze dalej były gezuty, które też znajdowałam i były... Tak? I też znajdowałam takie sweterki tych firm w doskonałym stanie, a tutaj na przykład 240 euro, także wow, fajny sklep, bardzo fajny sklep, ale no, ja mogę te ciuchy, jak widać, kupić za ułamek ceny. Witajcie kochani, jesteśmy w Zakopanem, teraz będziemy jechać do Lumpeksu, którego nazwę wam tam oczywiście pokażę, także zobaczycie, gdzie to jest. Jestem ciekawa, ma dobre opinie, 4,5 gwiazdki na stronie internetowej, więc zobaczymy, czy faktycznie jest tak dobry, jak jest. Mamy całkiem niedaleko, jakieś kilka minutek, więc zaraz zobaczymy się na miejscu. Słuchajcie, to jest tutaj marka Batwol i to jest, słuchajcie, na tej głównej drodze to jest też Gubałówka i ten stary kościółek. Także jesteśmy, o, nawet jest bankomat. Pokażę wam tutaj, strasznie pada dzisiaj deszcz. Jesteśmy właśnie tutaj na drodze dojazdowej. Na końcu tego jest dojazd do Łukówek i Kubałówka. Także, o, jest Batwol, dyskont podjazdowy. Słuchajcie, nie wiem, czy mi pozwolą filmować w środku, więc filmuję wam tutaj. Tak to wygląda, podobno jest fajny sklep, więc zaraz się przekonamy. Słuchajcie, jesteśmy w środku, dostałam pozwolenie od pani, bardzo miła obsługa, panie są bardzo sympatyczne w środku. No i jakieś tam promocje były, będę wam tam mówić po kolei, ale najpierw oglądam tutaj bibeloty sobie, bo też jest taki dział z bibelotami, jakieś kostiumy, bardzo lata 80. Torebki, torebek było niewiele. Jedną dostaliśmy za darmo nawet, na zakupy, żeby je zabrać potem. A tutaj mamy za chwileczkę już jakieś właśnie też kostiumy dodatkowo, których w zasadzie nie oglądałam za bardzo, tak tylko pobieżnie zobaczyć, co tam jest. A wybór jest duży, tutaj dużo mikołajkowych kostiumów. Jakieś piżamki świąteczne, dużo szali. No i idziemy za chwileczkę do butów. Ale butów wam powiem, że też nie ma za wiele. No tyle, co tutaj widać na półkach, ale wybór jest taki niewielki. Być może jak jest nowa dostawa, to tam jest całkiem fajnie. Natomiast fajne sztyblety były jedne i takie bordowe vintage botki, ale stwierdziłam, że jednak nie mam potrzeby na takie buty jak na razie. Te botki były naprawdę, naprawdę spoko, bardzo przyjemne. Tutaj oglądam przez chwilę szale, ale akurat w szalach nic mi nie zwróciło mojej uwagi, ale jest duży wybór, więc jak się interesujecie tym, no to zapraszam was tam. No i tutaj świetna promocja na kurtki, słuchajcie, była po 20 zł kurtki, tam przy którejś sztuce była jeszcze zniżka, więc naprawdę świetne kurtki kupiłam. Tu jedną oglądam, taką pikowaną, ale to nie jest jedna z tych kurtek akurat, które kupiłam. Naprawdę piękne, jakościowe kurtki dobrych marek. I był bardzo, bardzo duży wybór tych kurtek. Kurtki i takie zwykłe płaszczyki właśnie były w tej promocji, więc spędziłam trochę tam czasu, żeby sobie te kurtki wszystkie przejrzeć. O, tutaj jest przepiękna kurteczka, też taka pikowana. Zwracałam oczywiście uwagę tylko na takie markowe kurtki w większych rozmiarach, bo wiecie, ja nie potrzebuję za bardzo kurtki, już sobie zresztą jedną kupiłam, zobaczycie ją już w następnym filmiku o stylówkach zimowych. Tymczasem
Tutaj jeszcze oglądam sweterki, ale akurat właśnie wśród sweterków jakoś nie miałam szczęścia, bo było bardzo dużo takich sztucznych, sieciówkowych rzeczy. Miałam nadzieję, że znajdę coś z tych marek, co tam w tym sklepie drogim był, ale no niestety, akurat to się nie udało. Natomiast właśnie kurtki, kupiłam 3 bluzki, kilka kurtek i futerka. No i niestety, futerka też były w cenie normalnej, nie były w żaden sposób przecenione. No ale i tak powiem Wam, że futerka są tam tańsze niż u nas w regionie. Także naprawdę, naprawdę dobra cena, jak na oczywiście futra. Za chwilę zobaczycie moje zakupy w następnej części filmiku. A tymczasem tu jeszcze krótkie przebitki właśnie ze swetrów. Bluzki, sweterki były na takich, no w jednym miejscu w zasadzie. Tutaj macie jeszcze kawałek sklepu pokazane, buciki, jakieś takie dekoracje, szaliczki. No i już po zakupach, zakupy i po zakupach. Kupiliśmy super rzeczy, słuchajcie, bardzo fajny sklep. Ceny są naprawdę spoko. Kupiłam oczywiście futra, no jedno na koncert. Gratis torba jest na basen, bo właśnie jednej zapomnieliśmy. Na termy. Kochani, do zobaczenia. Pokażę Wam fajne stylówki, pokażę Wam, co kupiłam i mniej więcej w jakich cenach to było, bo też wszystkiego nie będę pamiętać, bo niektóre były na wagę. Jedna rzecz była po 68 zł na wagę, kolejne rzeczy 50%, więc super. Jak widzieliście, bardzo fajny sklep. Jestem bardzo zadowolona, że go poznałam. Być może przy kolejnej wizycie w Zakopanem odwiedzę inne sklepy. Natomiast teraz starczyło nam czasu tylko na ten jeden. No bo jednak to był wyjazd taki bardziej rozrywkowo-parowy, że tak powiem. Kochani, zobaczycie zakupy. Zacznę od najmniejszych rzeczy, a skończę na futrach, które już tam zapowiedziałam w przebitce, bo naprawdę był bardzo duży wybór i oczywiście kupiłam futra. Jedno jest do teatru, jedno jest dla mnie, jedno będzie też do odstąpienia. Zacznę, tak jak mówię, od drobnych rzeczy, które były na normalnej cenie wagi, natomiast któraś kolejna sztuka, już nie jestem do końca pewna, która była już taniej, czyli jak już się kupiło tam kilka sztuk, to zaczynało się mieć rabat. No i kupiłam oczywiście jakościowe rzeczy, kochani. Pierwsza rzecz, której Wam nie zmierzę, bo jest to koszula nocna i to jest z tej serii bawełna z jedwabiem. Już wiele razy Wam pokazywałam te takie ściągaczowe koszulki. Tym razem jest to koszula nocna. Wydaje mi się, że nocna raczej nie jest to halka. Ja będę to używać jako koszulę nocną i to jest świetne, bo jest bawełna z jedwabiem. Dwa super materiały, które są bardzo przewiewne. Ta koronka też jest jedwabna, bo istnieje też jedwabna koronkowa bielizna. Oczywiście jest to też dosyć drogie. I zobaczcie tutaj szczegóły. Ja już naprawdę wiele razy pokazywałam tego typu koszulki. One są świetne. I wydaje mi się, że to jest tym razem nie 50 na 50, tylko bawełny jest tu trochę więcej niż jedwabiu. Pewnie z 80% będzie bawełny i 20% jedwabiu, ale naprawdę jest to mega rzecz do spania. Bardzo fajnym, uniwersalnym kolorze. I to jest w moim rozmiarze. Świetnie, bardzo się cieszę, bo bardzo lubię takie naturalne rzeczy do spania. Polecam Wam również. Kolejna rzecz to bardzo piękny żakiet z Zary. Zara Woman, rozmiar L, słuchajcie. Rozmiar L, ale tak wygląda mi to na taką małą L-kę. Mi się wydaje, że to jest taka bardziej M-ka, słuchajcie. Ja spróbuję to Wam przymierzyć dla orientacji rozmiarowej. Już Wam mówię skład, bo wydaje mi się skład, że jest bardzo fajny. Z tego, co pamiętam, muszę to rozkleić. Słuchajcie, 95% wełna, podszewka z wiskozy. Super, super skład. Piękny, bardzo oryginalny żakiet. No oczywiście on będzie na mnie za duży, bo to jest żakiet typu dopasowany. No i widać, że jest za duży. No może to być M-ka, może to być L-ka. Piękny jest ten żakiecik, słuchajcie. Jest tak mega oryginalny, że jestem zmartwiona, że nie jest w moim rozmiarze. No i to było na wagę, ale ten żakiet troszeczkę waży, więc on też nie kosztował absolutnie 5 zł. Natomiast jest w tak pięknym stanie, zobaczcie z bliska. No 95% wełny, jak na Zarę, to jest w ogóle dla mnie szok. Widocznie z jakiejś prestiżowej linii. Naprawdę ślicznie zrobiona rzecz. Oczywiście tutaj tendencyjnie to wygląda, bo ja jestem ubrana sylwestrowo już, bo dzisiaj Sylwester. To jest jedna z możliwych stylówek na dzisiaj moja.
No, ale patrzcie, ma takie fajne zatrzaski, przyszywane jakoby ręcznie, oczywiście nie są na pewno. Aczkolwiek, jeśli jest z wełny, to rzeczywiście to może jest jakaś taka bardziej prestiżowa linia. No nie, no widać, że jest, widzicie, że jest na mnie ten żakiet za duży, więc myślę, że to jest spokojnie coś między M a L. Jeżeli macie coś takiego, jest tu miejsce na biust, więc może być większy biust, ale no też bez przesady. Taka L-ka z dużym biustem się tu nie zmieści. M-ka z dużym biustem albo normalna L-ka, tak myślę. No naprawdę piękny, tu są takie rypsowe wykończenia. Tadam! No mega zdobycz, naprawdę. Jeszcze zobaczcie na te taśmy tu, może uda się mi pokazać z bliska. One są takie rypsowe i tu jeszcze są takie wykończenia aksamitne wokół tych taśm. Mam nadzieję, że to złapie. Tutaj też są takie piękne wykończenia na dekolcie. No w ogóle bardzo, bardzo ładny, w pięknym beżowym kolorze żakiet. Będzie bardzo eleganckim nabytkiem dla kogoś. Bardzo się cieszę, uwielbiam takie rzeczy, naprawdę. Kolejna rzecz to bardzo ciekawa, artystyczna narzutka w kolorze brązowym, takim ciepłym brązowym, marka Uno, Denmark. One size. No tak, to jest takie, zobaczcie, to jest takie coś do narzucenia, a ja Wam to włożę, bo nawet włożę to na tą moją narzutkę, bo to jest większa rzecz. Ja też mam tego typu narzutkę na sobie, natomiast to jest coś takiego bardziej chyba na co dzień, ale powiem Wam, że to jest naprawdę mega, zobaczcie. Takie modne, oversize'owe, w takim stylu nietoperzowym i to na pewno może być spokojnie do XL, widzicie? Może nosić to S-ka, chociaż moim zdaniem na XS-kę to już będzie przesada. Wydaje mi się, że na mnie też to jest za duże, ale ponieważ to ma taki ciekawy krój, właśnie taki zwisający i przez to jest bardzo, moim zdaniem, też eleganckie, bardzo takie na czasie modne. Może być to też coś wizytowego, bo ono też w sobie ma jakby aksamit. Pokażę Wam tu z bliska. Przepiękna rzecz według mnie. Naprawdę takie rzeczy uwielbiam kupować, bo to jest coś unikatowego, coś takiego właśnie, co pasuje do galerii, do idei tego naszego sklepiku vintage i design, bo takie właśnie designerskie rzeczy i jeszcze w dodatku skandynawskiej firmy, no to jest coś, co właśnie wydaje mi się, że do naszego profilu bardzo pasuje i to jest 100% wiskoza, więc też całkiem fajnie. O, teraz bym się cała rozebrała, bo chwyciła mnie za tą warstwę, co trzeba. Kochani, już Wam pokazuję kolejną rzecz, to jest bardzo, bardzo fajne. Postaram się Wam w tej kolejnej rzeczy też pokazać, bo to jest dosyć w moim rozmiarze, chociaż tu jest napisane medium, zobaczcie. Kiedyś miałam już taki żółty, kanarkowy, piękny sweter tej marki Rich and Royal i oni mają bardzo drogie rzeczy, bardzo fajnych składach. I ta koszulka jest naprawdę nowa, zobaczcie, w jakim jest stanie idealnym. Bardzo fajna taka cieniowana koszulka, oczywiście guziczki są z masy perłowej, jest cieniutka. Po włożeniu podejrzewam, że nie będzie zbyt transparentna, jak będziecie mieć bieliznę cielistą, to nie będzie przezroczysta, natomiast ona jest cieniutka. To jest coś takiego fajnego pod spód i zobaczcie, mam rację, ona jest nowa, bo jest przyczepiona jeszcze taka saszetka z guziczkiem zapasowym, więc po prostu nowa rzecz, nowiusieńka rzecz. I to było na wagę, więc naprawdę opłacało się, bo to nic prawie, no niewiele waży, naprawdę niewiele waży. I ja nie rozumiem, dlaczego ludzie coś takiego po pierwsze wyrzucają, co jest naprawdę piękne, mega stylowe, bardzo zawsze modne, bo to jest taki krój zawsze modny, co może być coś pod spodem, to na wiosnę to może być normalnie bluzka, jakby śliczna rzecz. Mam nadzieję, że uda mi się Wam to fajnie pokazać w stylówce. Zobaczcie tam przebitki. Naprawdę piękna bluzka nowa. Oczywiście będzie do sklepu, bo ja mam tego typu bluzek naprawdę dużo, więc kolejna nie jest mi potrzebna. No i teraz kurtki. Kupiłam świetne kurtki i te kurtki są dla Was. Być może jedna będzie dla przyjaciółki, która szuka kurtki, tylko nie wiem, czy to jest akurat dokładnie to, czego ona potrzebuje. Natomiast pokażę Wam teraz właśnie te trzy kurteczki, które kupiłam. Futerka zostawimy sobie na koniec. I zacznę od tej kurtki, o której mówię, że jest niby dla koleżanki. Naprawdę fajna rzecz. Popatrzcie sobie. Marka Sylwia Styl. Rozmiar niby 40, ale to wcale nie jest takie duże. To jest czarna kurtka. Takie trochę pikowana w takie... Takie duże pikowania ma na sobie. Jest lekko taliowana. Jest taka prosta, naprawdę prosta, ale
jest świetna przez to, że ma dobry krój i kapturek i rękawy są obszyte naturalnym futerkiem. I wzdłuż ta kurteczka też jest obszyta futerkiem, więc naprawdę świetnie zrobione. Zobaczcie, jakie fajne ma mankiety futerkowe. O! Bardzo mi się podoba ta kurtka. Ma wiązanie pod kapturem, więc można sobie ten kaptur zawiązać, żeby nam nie spadał, żeby było ciepło w szyję. Teraz Wam pokażę, bo ona tutaj fajnie mi pasuje do mojej stylówy, wydaje mi się. Trochę mi się włosy oczywiście zmierzwiły, ale tym się nie przejmujemy. Naprawdę świetna kurteczka, słuchajcie. Ja się przez chwilę nawet zastanawiałam, czy nie będzie na mnie, ale jeśli spodoba się mojej przyjaciółce, która szuka tego typu kurtki, no to będzie to dla niej zdobycz. O, coś takiego. Taka dłuższa kurtka, nie do końca jest sportowa, ale jest to jednak kurtka. To nie jest żaden płaszcz z materiału, który się będzie obierał. Oczywiście, bo płaszcze się obierają, trzeba trochę je pielęgnować, więc dla niektórych, którzy nie mają czasu, mają dzieci małe, mają zwierzęta, to może być pewien problem. Natomiast ta kurtka, zobaczcie, jest naprawdę superowo zrobiona. Można wywijać mankiety w ten sposób, że mamy takie wykończenie. Można je zostawić też w dół spuszczone i zobaczmy kapturek. Naprawdę jest świetna i też jest naprawdę w perfekcyjnym stanie ta kurtka. Dobrze, odkładam ją na bok, idę do następnej kurtki, bo same fajne kurtki kupiłam i one są takie właśnie w rodzaju tych pikówek, bo teraz w ogóle pikowane rzeczy są bardzo, bardzo modne, a ja kupiłam rzeczy w idealnym stanie, w zasadzie można powiedzieć, że one są nowe. No sami zresztą zobaczcie, co ja będę Wam mówić. To widać. Tak, zobaczcie na mankiety. Absolutnie nic nie jest tu zniszczone, kołnierzyk, zatrzaski, zamek działa, wszystko działa. To jest marka Kanda i ona jest w takim ślicznym, właśnie takim lekko musztardowym kolorze. I to jest, kochani, rozmiar 38, czyli coś emeczka. Zobaczymy jak z wielkością, bo ja nie pamiętam jak wielka jest ta kurtka. Wydaje mi się, że to jest ML. No taka, bardziej taka emeczka. Dobrze, że mam na sobie te spodenki, bo one dosyć dobrze kontrastują z ubraniem, z pozostałością ubrania i będzie widać krój. O, może to być taka kurteczka, ale patrzcie jaka piękna, jakie ma ładne to pikowanie. Naprawdę jestem zachwycona tą kurtką. Spokojnie M-ka, myślę, że nawet L-ka by weszła w tą kurtkę. Ale chyba tak najbardziej sensownie to będzie dla rozmiaru M. I oczywiście ma też takie wierzchnie zatrzaski fajne. Można postawić sobie kołnierzyk. Bardzo wdzięczna kurtka. Piękna jak nowa kurtka. No, serio, jestem tak zadowolona z tego sklepu, że mam ochotę się tam znowu kiedyś wybrać. No, oczywiście Zakopane jest jednak trochę daleko i w dodatku ta trasa jest uciążliwa, bo wiecie, tu zawsze są korki na tej trasie do Zakopanego, Kraków-Zakopane. No ale sami widzicie, tadam, zakupy były tego warte. O, i ostatnia kurtka też jest naprawdę super i zobaczcie, Marcona, więc to jakaś chyba włoska kurtka będzie, też z takich pikówek. Ma zamek kryty tutaj, taki zamykany w środku i tu ma też metkę, na której jest napisane, że to jest rozmiar 42. Zobaczcie, naprawdę też wygląda jak nówka ta kurtka. Ma bardzo fajnie zrobiona, bo właśnie jak, tak jak ja Wam mówię, ja zawsze wybieram rzeczy takiej dobrej jakości, dobrych marek. Po prostu nie patrzę na takie rzeczy jakieś takie sieciówkowe, tylko raczej wybieram takie już trochę bardziej prestiżowo wyglądające. Ta kurtka też jest przepiękna, piękny beżowy kolor, słuchajcie. No takie kurtki są po kilka stówek w sklepach. I to takich ładnych kilka stówek. Żeby kupić jakościową kurtkę, no to musicie dać od 300 do 600 zł, zależnie oczywiście od marki, od tego, z czego ta kurtka jest wykonana i tak dalej, i tak dalej. To jest eleczka, widać. No bo zobaczcie, ona powinna być trochę dopasowana, nie taka obcisła, ale taka bardziej do ciała. Ja mam za długie rękawy. Oczywiście rękawki można też wywijać, bo zobaczcie, one są tak zrobione, że jak wywiniemy, to tutaj bardzo ładnie to wygląda, więc tu można sobie długość rękawka regulować fajnie.
No i też jestem bardzo zadowolona, bo te kurteczki, o, tu jest stójeczka, bo te kurteczki, one nie są na tyle grube, żeby musiały być na mrozy, to nie są jakieś puchówki, tylko może to być już coś takiego na przedwiośnie, na wczesną wiosnę, na taką zimę, jak jest teraz, plus, na plusie coś. Więc to są takie trochę zimowe, ale bardziej przejściowe kurtki. Piękna, zobaczcie, jakie ma piękne detale ta kurteczka. Tu ma takie przeszycia i bardzo jakościowy materiał, naprawdę, bo to widać, że to nie jest jakaś taka sieciowa typu, wiecie, no CNA to jeszcze nie jest najgorzej, ale takie, wiecie, jak są te tanie sieciówkowe rzeczy, które te materiały są za chwilę zniszczone, ścierane i to zawsze wygląda tanio. To wygląda na taką drogą markową kurtkę, no i jest. Także kurtki naprawdę super udane. Jakbyście coś chcieli rezerwować zawczasu, to możecie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com, który jest w opisie filmiku. Zawsze w opisie mam tam wszystkie szczegóły podane, także możecie do nas pisać. Teraz pokażę Wam futerko, które jest dla teatru, bo my w tych futrach zawsze występujemy i zawsze się okazuje, że trochę za mało jest tych futer, a to futro było naprawdę niedrogie, bo kosztowało 90 zł akurat to futerko i no patrzcie, to jest lis, jest w idealnym stanie i akurat jest w dużo lepszym stanie niż tamto, co kupiłam za stówkę ostatnio. Tamto też jest bardzo ładne, ale to w ogóle nie jest zniszczone, w ogóle nie jest wyciorane. Nawet mankiety, zobaczcie, są tutaj nieprzetarte, to futerko. Ma fajny krój w ogóle, że można by spokojnie też to futro nawet nosić tak normalnie na co dzień, ale zobaczymy. Podoba mi się kolor, ja lubię te jasne rzeczy, one są takie przyjemne i, no i fajnie się to nosi po prostu. Zobaczymy, czy będzie do teatru, jeżeli pani dyrektor stwierdzi, że mamy nadmiar futer, to będzie ze mną, a ja sobie najwyżej będę w nim też występować. W każdym razie jest naprawdę mega, mega jakość tego futra i no i wiecie, ja bardzo nie lubię, jak takie rzeczy używane futra lądują na śmietniku, więc staram się uratować te, które są warte uratowania, w sensie wszystkie zwierzęta są warte ratowania, bo to jest życie, ale chodzi mi o to, że no po prostu bardzo mi szkoda, że to po prostu ma iść na darmo, na marne i się to gdzieś po prostu wylądować, wiecie, na śmietnisku ze śmierdzącymi śmieciami. Bo to by było bardzo, bardzo szkoda. Teraz coś, co mi się strasznie podoba, ale jest troszeczkę do uratowania i trochę futro było dość drogie, bo 130 zł. Trochę dostałam zniżki na nie, bo ma miejsca przetarte, ale za to krój tego futra tak strasznie mi się podoba. Wygląda jak taki płaszcz ze sztucznego futra, a to jest naturalne futro. Będziecie może tu widzieć, że tutaj brzeg jest przetarty. Ja się postaram to na tyle zmniejszyć, żeby te miejsca przetarte znalazły się pod spodem, bo ono jest dość duże. I zobaczcie, ma takie dość też duże wywijane mankiety. Jest w ogóle takie szerokie, pelerynowate i ma podpinkę, co zaraz Wam pokażę. Ale na razie spróbujemy zapiąć futerko. O, no to jest naprawdę super. Taka panterka brązowo-czarna albo brązowa z ciemnym brązowym. No mega jest. To wygląda po prostu jak taki płaszczyk oversize i w dodatku ma świetny kaptur, słuchajcie. Już Wam pokazuję. O! Naprawdę uwielbiam takie kaptury, takie duże, obszerne kaptury, bo jak wiecie, ja w ogóle nie lubię czapek nosić. Bardzo rzadko noszę. Mam tylko jedną, którą lubię. Tak naprawdę taką białą. I no, mega, mega mi się podoba. Tu jeszcze jest guzik, co prawda urwany, ale jest, który można gdzieś tutaj zapiąć, żeby sobie zmniejszyć dekolt. Ale to futro i tak jest przepiękne. Po prostu jest... Takie futra kosztują tysiące, ale wiecie, ja bym w życiu nie kupiła nowego futra. Więc ratuję te, które są piękne, a są używane. O, i zaraz Wam pokażę, że tutaj jest normalnie podpinka pod tym futrem, tylko że nie da się, znaczy da się ją odpiąć, ale nie ma sensu, bo zostanie nam wtedy taka goła skórka jakby, to tutaj widać, o. Więc to jest bez sensu, oczywiście nie będę tej podpinki w żaden sposób odpinać. Tu jest kieszeń w tej podpince też w ogóle, z drugiej strony też jest kieszeń. I ta podpinka jest taka nieprzemakalna, więc też fajnie, no bo może to być przydatne, jak jest bardzo wilgotno. No w każdym razie coś pięknego i niedrogo, jak to mówi mój tata.
ostatnie futro też jest przecudowne. I to futro chyba będzie... ojej, chyba złamałam sobie liść niechcący od monstery. Będę musiała go przywiązać, bo coś się tutaj niefajnego wydarzyło. A to niechcący, bo mi lampa kiedyś spadła. Teraz zauważyłam. Słuchajcie, przecudne futro z króliczka. Nowe. Naprawdę to futro jest w tak świetnym stanie, jakby nie było nigdy noszone. No, na dowód, o, tutaj trochę mankiet, ale mankiet można skrócić, bo są bardzo długie rękawy, można to podwinąć do środka po prostu. No jednak było trochę noszone, bo tutaj mankiecik jest taki lekko przytarty. No ale tak jest z króliczkiem, króliczek jest bardzo delikatny, trzeba to po prostu tutaj, albo ja to skrócę po prostu te mankiety i zostaną takie... No w każdym razie, wszystkie inne miejsca tutaj są w stanie perfekto. No i bardzo, bardzo ciekawy krój, taki oversize'owy, właśnie typu oversize'owa kurtka, jak oglądałam Louisa Vuittona i różne kolekcje tegoroczne mody, no to właśnie takie wielkie kurtki z tymi ramionami, te płaszcze były na tych pokazach. Można oczywiście udawać, że to sztuczne futro, nikt nikomu nie broni. Ale no, jest tak milusieńkie. Słuchajcie, to jest tak przyjemne. Przykre, że ze zwierząt. Ale nie pozwolę, żeby to się zmarnowało. Mimo wszystko, no cokolwiek o tym ktokolwiek myśli, to ja uważam, że to jest barbarzyństwo marnować, jeżeli to jest z drugiej ręki i tak czy inaczej jest... Jest już. Istnieje. Kochani, jestem zachwycona, tak jak mówię. Słuchajcie, i teraz to już wszystkie zakupy z Zakopanego. Bardzo polecam sklep. Bardzo, myślę, że warto się tam wybrać. Nie wiem, jak będzie w innych dostawach, jak jest na początku dostawy, ale naprawdę byłam zadowolona. Bardzo dobrze się bawiłam. Mam nadzieję, że wy też. Kochani, i oczywiście możecie do mnie, jak mówię, pisać. Zapraszam was na piosenkę, na kolędę, które będą tam w ekranach na końcu. I bardzo serdecznie was zapraszam do rozdania. Koniecznie napiszcie, jeżeli chcecie brać udział w rozdaniu niespodzianki na 3 lata kanału, bo właśnie dzisiaj, jak to oglądacie, mija 3 lata tego kanału, będzie rozdanie. Będą między innymi kosmetyki, a także jakieś dodatki ode mnie. Jeżeli chcecie brać udział w tym rozdaniu, to napiszcie koniecznie komentarz, że chcę brać udział w rozdaniu i jak długo subskrybujecie kanał. Nieważne, czy to będzie rok, czy to będzie 2, czy 3, czy to będzie 2 miesiące, jeżeli jesteście subskrybentami, to po prostu się odezwijcie i będziecie mogli wziąć udział w tym losowaniu. A będzie na pewno fajna niespodzianka, już od dawna się do tego przygotowuję, także bardzo serdecznie was zapraszam i oczywiście wszystkiego najlepszego na nowy rok, żeby było super, żeby był dużo lepszy niż ten, żebyście się rozwijali, żebyście byli zadowoleni z życia, z pracy, z rodziny, z wszystkiego. Po prostu życzę dużo szczęścia i zobaczymy się już po nowym roku. Cześć! No i na koniec jeszcze takie krótkie przebitki stylówek sylwestrowych. Będzie to ta stylówka, w której jestem, oraz druga stylówka, która jest opcjonalna, którą prawdopodobnie też ze sobą dzisiaj wezmę, a będzie do drugiego, do przebrania się później, a pochodzi ona z innego roku, nagranie.